Witam Państwa bardzo serdecznie. Prosiłbym o sygnał na czacie, czy słychać mnie. I zaczniemy ostatni nasz program w tym roku kalendarzowym. Nie wyszło nam w drugi dzień świąt, ale to dlatego, że no, byłem na wyjeździe i miałem ten swój przenośny sprzęt. Powiem szczerze, do dnia dzisiejszego nie wiem, co się stało, ale mniejsza o większość, szkoda czasu. Zaczynamy rozmawiać. Dzisiaj nie będzie wywiadu. Wywiad będzie, puścimy sobie kiedy indziej. Okazuje się, że ja nie dam rady nagrać tego wywiadu w godzinach na żywo, tak jak teraz. Będę musiał sobie poradzić tutaj z tym wywiadem w jakimś innym terminie. Po prostu puścimy go którymś, myślę, że zaraz tutaj po Nowym Roku będzie puszczony wywiad na temat duchowości z naszym ciekawym gościem. Ja dzisiaj nie powiem dokładnie, kto to będzie. Wspominałem, nie będę się powtarzał. Drodzy Państwo, ostatni program, ten, który poleciał, ja mówiłem o takiej przypowieści, o wielkim wirtuozie, który grał gdzieś tam w podziemiach przy przejściu dla pieszych, i mówiłem, żeby przełożyć sobie na tą opowieść, na te wszystkie historie, które wcześniej opowiadałem. Powiem tak, jakoś tak dziwnie jest, że nie szanujemy tego, co mamy za darmo. I to opowiadanie, zresztą autentyczne, bo rzeczywiście takie zdarzenie miało miejsce, no daje nam dobitnie do zrozumienia, że tak w tym pędzie codziennym, w tej gonitwie za pieniądzem, za przetrwaniem, no tracimy bardzo dużo wartości, które gdzieś tam nam po drodze umykają. I generalnie tak najbardziej o to mi chodziło, że warto czasami po prostu stanąć. Warto czerpać radość z każdej chwili, którą mamy. To jest wielka sztuka. Warto czasem podnieść głowę wyżej, aniżeli tylko patrząc sobie pod nogi. Warto zastanowić się nad pewnymi rzeczami, nad pewnymi symbolami, które codziennie do nas przychodzą. Te programy 2 lata temu zacząłem prowadzić między innymi dlatego, że bardzo mi zależy na tym, aby ludzie, abyście, drodzy Państwo, wy również, no, zaczęli czytać sygnały, które wysyła do wasz organizm. Ja obiecałem ostatnio, że będę odpowiadał na pytania i tak sobie dzisiaj też zrobimy. Państwo, jak będziecie mieli jakieś pytania, ja troszeczkę wprowadzę, powiedzmy sobie, krótki taki artykuł na temat wiedzy ciała z ostatniego nieznanego świata, już styczniowego, przytoczę. Powiem troszeczkę tak bardzo ogólnie, ponieważ jest koniec roku, to on skłania również do podsumowań. Tak bardzo ogólnie powiem, jak ja widzę procesy, które zachodzą w organizmie człowieka. I jeżeli będziecie mieli Państwo do tego, o czym będę mówił, jakieś pytania, to proszę je pisać na czacie. Ja później już, jak skończę ten swój taki, postaram się dzisiaj krótki wywód zrobić, to odniosę się z mojego punktu widzenia do Państwa pytań. Mogą to być oczywiście, no, czat daje to prawo, że mogą być to również pytania anonimowe, można powiedzieć, tak? Mogą być to pytania również jakieś tam indywidualne. Jacek i Joanna na co dzień odpowiadają na pytania. Ja to robię rzadko, no ale dzisiaj mamy taki specyficzny dzień. Drodzy Państwo, coś mam chrypkę, ja dopiero wróciłem z basenu. Także a propos tego, o czym rozmawiamy sobie tak tutaj, jestem ciekawy i też bym prosił, żebyście dawali mi znać. Mam sporo takich sygnałów, że te moje programy wpływają na zmianę nawyków i to jest tak naprawdę najważniejsze w Państwa życiu, że zaczynacie patrzeć na pewne rzeczy troszeczkę inaczej, że czasami wahacie się z podjęciem decyzji, na przykład, żeby przestać jeść mięso i pod wpływem tych programów podejmujecie te decyzje. Ja jestem, no, niezmiernie rad z tego, gdy słyszę takie słowa, bo to jest największa wartość. To jest to, o co tak naprawdę mi chodziło. I małymi krokami,
W sumie po nowym roku też porozmawiamy sobie bardzo mocno na temat suplementacji. Myślę, że czas już też dojrzał, bo suplement suplementowi nie jest równy, ja o tym też rozmawiałem. A dzisiaj, tu jest ładna okładka z ostatniego Nieznanego Świata, jest to serce. Zresztą dużo się mówi ostatnimi czasy o tym, że wchodzimy w czwartą gęstość, w czwartą epokę, że należy patrzeć na wiele rzeczy sercem. Ja Państwu rysowałem ten swój taki symboliczny obrazek człowieka, jak ta energia krąży z dołu do góry, z góry do dołu i jakby nie patrzył, ona musi przejść przez serce. My się blokujemy na to serce, ale właśnie dlatego też między innymi zawsze proszę, żebyście Państwo słuchali tych moich wykładów sercem. Wiedza ciała. Proszę, wsłuchajcie się również w te słowa, bo to są mocne słowa z tego artykułu. Artykuł jest krótki, ale w kontekście świąt, w kontekście tych dużych ilości pokarmów, które przyjmujemy na święta, żebyście Państwo sobie zdali sprawę tak do końca z tego, o czym ja bardzo często mówię, że wyglądamy tak, jak to, co jemy. Wyglądasz tak, jak to, co jesz. Wiedza ciała. 20. stulecie okrzyknięte zostało wiekiem mózgu. Poznaliśmy jego podstawowe tajemnice, rozwinęliśmy zagadki, a w przyszłości być może zbudujemy cybernetyczne odpowiedniki tego ważącego 3 funty narządu. Tymczasem mózg i kojarzona z nim racjonalność są dogmatem nauki. Zewsząd słychać o konieczności logicznego myślenia, o tym, że trzeba twardo stąpać po ziemi i liczą się fakty. Zapomnieliśmy o słowach Saint Exuperiego, że czysta logika jest ruiną ducha. Czysta logika jest ruiną ducha. Nie zastanawiamy się też, że racjonalne postępowanie okazuje się z oczywistych względów nielogiczne. Wszak 95% informacji zdeponowanych jest w nieświadomości i stamtąd wyciekają chyłkiem pod postacią proroczych snów lub rozświetlających przebłyskach intuicyjnego geniuszu. Podpowiedzi z wnętrza ciała. Zabawa w dedukcję i zachwyt nad racjonalnym myśleniem odrywa nas od wsłuchiwania się we własne ciało. A wie ono znacznie więcej, niż nam się wydaje. I wysyła ono do nas sygnały, zanim jeszcze zadziałają świadome procesy myślowe. Przekonał się o tym m.in. Henry Ford, który zawsze przyznawał, że gdyby chciał zachowywać się racjonalnie, zostałby co najwyżej mechanikiem w zakładzie naprawiającym rowery. Bo ciało mówi czasem ważniejsze rzeczy, niż dający się łatwo uwieść i oszukać ludzki umysł. Ford opowiadał, jak wielki finansista William Durant, założyciel General Motors, doprowadził kiedyś do sytuacji, w której chciał już opuścić firmę w zamian za 8 milionów dolarów. Kiedy jednak miało dojść do podpisania umowy, Forda tak okropnie rozbolał brzuch, że wił się na podłodze w swoim hotelowym apartamencie. Ból przeszedł dopiero wówczas, gdy obolały mężczyzna postanowił wycofać się z wątpliwej transakcji. Skąd ciało wiedziało coś, o czym umysł nie miał pojęcia? Takie pytanie zadają sobie ludzie, którym nagła choroba, np. niedyspozycja żołądkowa czy atak migreny, uniemożliwiły podróż i w efekcie czego ocaliły życie. Bo też ciało nasze informuje często o czymś, o czym umysł nie ma zielonego pojęcia. Wewnętrzna radość sugeruje słuszność powziętych postanowień, a samopoczucie bywa lepszym doradcą od utytułowanych ekspertów. To dlatego bardzo często mówię Państwu, żebyście słuchali samego siebie, samych siebie, swego ciała, bo wiedza jest w Was. Ciało Wam to sygnalizuje, ale tu, żeby poczuć te sygnały, no to trzeba być troszeczkę wysubtelnionym, chcieć w ogóle usłyszeć te sygnały. Odkrywca mechaniki kwantowej Werner Karl Heisenberg opowiadał, że zanim jeszcze napisał pierwsze równanie kwantowe, a nawet zanim zdał sobie sprawę, że jest już na tropie do sformułowania matematycznej postaci nowej mechaniki, doświadczył tak silnych dreszczy, że był w głębi przerażony. Wewnętrzne podniecenie nie pozwoliło mu dalej myśleć.
Musiał coś zrobić i choć była późna noc, wyszedł z domu, wspiął się na nadmorski cypel i tam doczekał świtu. Pisał potem w pamiętnikach, iż to nie umysł, lecz całe ciało podpowiadało mu, że bliski jest dokonania wyjątkowego odkrycia. A już za moment jego pierwszy człowiek, jako pierwszy człowiek ujrzy podłoże zjawisk atomowych. Wiedza ciała poprzedza wiedzę umysłu. Mówi się wszak, czułem to w kościach. Ktoś inny przekonuje, to musiało się udać, bardzo dobrze mi było z tą myślą. Informacje bowiem odbieramy całym ciałem. Służy też ono jako magazyn doświadczeń i życiowej wiedzy. Skąd o tym wiemy? W opowieściach ludzi po przeszczepach znajdujemy ciekawe elementy. Wynika z nich, że przejęcie cudzego narządu jest jak przejęcie cząstki cudzej osobowości. Ekstrawertycy po przeszczepach serca stają się milczący i skryci, a przeciwnicy nikotyny zaczynają sięgać po papierosy. Ludziom, którym implantowano cudze narządy, zmieniają się im sny, upodobania i przyzwyczajenia. Dlaczego? Szukając wytłumaczenia tego zjawiska, natrafimy na powszechnie krytykowane doświadczenia, których seria rozpoczęła się dość skromnie, bo od eksperymentów na płazieńcach. Dla tych, którzy nie wiedzą, płazieńce to są takie proste organizmy. Najpierw jednego z nich wyuczono wykonywania pewnych zadań polegających na łączeniu drażnienia prądem i silnego światła oraz obserwowaniu, jak jego ciało kurczy się pod wpływem samego już tylko świetlnego bodźca. Następnie płazieńca przecięto na pół. Obie części zregenerowały się, wyrosły dwa płazieńce i każdy z nich, również ten, który powstał z części ogonowej, pamiętały wyuczoną czynność. Oba też kurczyły się pod wpływem światła. Można powiedzieć, że ciało krzyczy, gdy umysł milczy. Ale eksperymentowano dalej. Okazało się, że jeżeli wyuczymy płazieńca, że światło łączy się z elektrycznym szokiem, następnie zaś nieszczęśnik zostanie zabity, a rozdrobnionym ciałem nakarmimy inne płazieńce. To jak pokazują badania Jamesa McConnella z 1962 i 1964 roku, zdolność kurczenia się na widok światła nabędą inne robaki płaskie, które posiliły się wytresowanym osobnikiem. Wyglądasz tak jak to, co jesz. Trzeba przyznać, że to dość nieoczekiwany efekt. Przyzwyczailiśmy się do tego, że informacje, życiowa wiedza i doświadczenia lokują się wyłącznie w mózgu. Jesteśmy przekonani, że rolę nośnika informacji pełni mieszczący się w głowie 1,5-kilogramowy narząd. Tymczasem całkiem możliwe, że wiedzę posiada każda część naszego ciała i potrafi ją szczodrze udostępniać. Całkiem możliwe, że wiedzę posiada każda część naszego ciała i potrafi ją szczodrze udostępniać. Nie dziwmy się zatem, że wojownicy prymitywnych, ja bym powiedział tak zwanych prymitywnych plemion, konsumowali swoich zajadłych i szanowanych zarazem wrogów. Wierzono, że w ten sposób najbardziej pożądane cechy charakteru, takie jak nieustępliwość, odwaga i mądrość, a nawet siła i umiejętność walki, przejdą do nowego właściciela. Podróżnicy z cywilizowanego świata drwili sobie z tego, opisywali akty kanibalizmu jako barbarzyństwo, a w najlepszym razie dziwactwo. Równocześnie w tym samym cywilizowanym świecie białego człowieka prowadzono eksperymenty, wstrzykując myszom dializowany homogenat mózgu wytresowanych szczurów. I co się okazywało? Otóż myszy w niebywale szybkim tempie uczyły się nowych umiejętności opanowanych wcześniej już przez te szczury. Chodzi tutaj przede wszystkim o doświadczenia Ungera z 1966 roku oraz Oceguera Navarro z 1965 roku. Zanim narodziła się współczesna neurologia, na różnych kontynentach wierzono, że ciało stanowi nośnik wiedzy i rezerwuar życiowych doświadczeń. Nie jest więc obojętne, jakie ofiary składa się bogom. Muszą być one czyste, gdyż w przeciwnym razie bóstwo straciłoby swoją doskonałość. Największe ceremonie ofiarne, zwane kapakocha, organizowane były przez Inków w Cusco. Na ofiary wybierano dzieci w wieku 4 do 10 lat, młody wiek zapewniał czystość ofiary.
Ale możemy też prześledzić sytuację odwrotną, gdy pozostawienie ciała wiąże się z niebezpieczeństwem, że jego fragmenty staną się częścią łańcucha pokarmowego i jeszcze bardziej zepsują świat. Palenie na stosie złoczyńców, tudzież kremacja ciał zagorzałych wrogów miała chronić ludzkość przed cząstkami materii, będącej nośnikiem zła i grzechu. Skłonni do łatwego dowcipu kawalarze zaczną oczywiście wymyślać, ilu przybyłoby genialnych noblistów, gdyby inteligentne dzieci karmiono potrawką z mózgu Einsteina. Preferujący czarny humor dowcipnisie mogą snuć wizję strasznego świata, w którym szczątki Lenina zamiast w mauzoleum byłyby rozkawałkowane i udostępnione w postaci racji żywnościowych. Wiele dziesiątek lat minęło od czasów eksperymentów na płazieńcach i myszach. Dziś obrońcy zdrowej żywności przekonują, że chów zwierząt i ich ubój wpływa na jakość spożywanego mięsa. Tłumaczymy to procesami chemicznymi. Nie chcemy natomiast pamiętać, że informacje kodują się w ciele zwierząt, tak samo jak i w naszych ciałach. Tym samym kwestionujemy możliwość istnienia pamięci ciała. Popełniamy w ten sposób poważny błąd. Bo choć naukowcy przekonują, że centrum przetwarzania informacji stanowi jedynie mózg, nie chcą przyjąć do wiadomości wyników tychże eksperymentów, które przed chwileczką cytowaliśmy, a z których wyłania się znacznie bardziej skomplikowany obraz przetwarzania informacji u człowieka. Wspominałem już parokrotnie Państwu, że zapomina się o tym, że pokarm jest również nośnikiem informacji. Nie wolno patrzeć tylko na danie, na tego kotleta na talerzu. Trzeba spojrzeć również na to, jaką drogę to danie przebyło od momentu powstania do momentu, kiedy stało się tym kotletem. Świadomość. Także ciało potrzebuje dobrego humoru. W doświadczeniu przeprowadzonym na Uniwersytecie Iowa gracze mieli wybierać karty z czterech talii. Dwóch czerwonych i dwóch niebieskich. Karty z talii czerwonej przynosiły duże zyski, ale i równocześnie wiązały się ze znacznymi stratami. By uzyskać jak najlepszy wynik, należało przede wszystkim wybierać karty z talii niebieskiej. Tego jednak gracze nie wiedzieli. Eksperyment miał pokazać, po jakim czasie odkryją oni, że powinni dobierać karty z niebieskiej talii. Okazało się, że trafne przeczucie pojawiało się najczęściej po obejrzeniu 50. karty. Gracze nie wiedzieli co prawda, dlaczego powinni preferować niebieskie talie, ale przeczuwali, że jest to dla nich korzystne. Po obejrzeniu 80 kart reguły rządzące wygraną były już dla nich oczywiste. Badacze, próbując dowiedzieć się czegoś więcej o przetwarzaniu informacji w ludzkim ciele, podłączyli elektrody gruczołów potowych dłoni, wiedząc, że dłonie w wyniku stresu i zdenerwowania pocą się. Jakież było ich zdziwienie, gdy okazało się, że organizm reaguje stresem na czerwoną talię już przy 10. karcie, czyli 40 kart wcześniej niż w umyśle zrodziły się pierwsze niejasne podejrzenia co do oszukańczych talii. Zatem ciało wie i podpowiada, zanim jeszcze informacja przedrze się do świadomości i zmodyfikuje zachowanie. Napomnienia, aby wyciszyć umysł i wsłuchiwać się we własne ciało, nabierają dzięki temu głębszych znaczeń. Napomnienia, aby wyciszyć umysł i wsłuchać się we własne ciało, nabierają dzięki temu głębszych znaczeń. Ciało wysyła bowiem znaki i dopomina się korekty zachowań. Jeżeli doszukujemy się źródeł wielu chorób, to bardzo możliwe, że powinniśmy przyjrzeć się naszym złym doświadczeniom i nawykom. Wiedzą o tym psychiatrzy, głośno mówią terapeuci. Świadomi są tego również ludzie ciężko chorzy. Cierpiący na raka Fritz Zorn napisał: kiedy człowiek nie chce żyć, ciało samorzutnie niszczy jego życie, a następnie dodał: rak to choroba duszy, a guzy nowotworowe to wstrzymywane łzy. Złe doświadczenia, wszelkie przykre informacje, obciążająca psychikę wiedza, wszystko to kumuluje się nie tylko w mózgu, lecz także w zakamarkach ludzkiego ciała i stamtąd nieomalże z każdej jego komórki prowadzi cichą, dezintegrującą wojnę. To jest bardzo krótki artykuł, ale daje bardzo dużo do myślenia. I ja na potwierdzenie, myślę, że Państwo jak już mnie słuchacie troszeczkę, to wiecie tak naprawdę, że o tym wszystkim mówię. Tutaj dostaliście taką można powiedzieć, pigułkę, łącznie z przykładami. Naprawdę warto się nad tym zastanowić.
Dla przykładu, już ponad 15 lat temu medycyna zachodnia potwierdziła powiązania pomiędzy intensywnymi zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi. Ja przepraszam, jak ktoś mi tu przeszkadza. Między intensywnymi zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi, a powstawaniem choroby nowotworowej. W medycynie chińskiej posunięto się jeszcze dalej. Udowodniono, że różne emocje powodują uszkodzenia konkretnych organów wewnętrznych. Na przykład smutek lub żal negatywnie wpływa na płuca i litogrubę. Strach, depresja, stres szkodzą nerkom i pęcherzowi moczowemu. Nadmierna troska i zamartwianie źle wpływają na śledzionę i żołądek. A złość i niecierpliwość oddziaływują niekorzystnie na wątrobę i woreczek żółciowy. Ale to nie jest tylko tyle, bo tak naprawdę osłabiany jest nasz układ odpornościowy i tak naprawdę z czasem te wszystkie sygnały, to wszystko, co robimy, daje też znać o sobie na naszym ciele, na naszej twarzy również. Nie chcę już o tym mówić, ale tak naprawdę wystarczy wsłuchać się w swoje ciało. Czy potrzebujemy biegania od lekarza do lekarza i robienia badań, żeby potwierdzić nasze podejrzenia? Badanie tak naprawdę nikogo jeszcze nie uleczyło. Badanie tylko pokazuje stan organizmu w danym momencie, w momencie wykonania badania. To samo badanie wykonane 3 dni później może mieć zgoła zupełnie inny wynik. Dlatego tak bardzo ważnym jest na to, żeby skupić się na swoim wnętrzu. Dzisiaj edukacja poszła w kierunku zewnętrznych form kształcenia się. A tak naprawdę trzeba szukać odpowiedzi w sobie. Ja dzisiaj chciałem tak troszeczkę tylko jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy. Ja Państwu już wspominałem parę razy na temat teozofii. Przepraszam, nie teozofii, tylko telegonii. Powiem szczerze, to jest pojęcie bardzo nowe. Nie znajdziecie też informacji na temat tego, czym jest telegonia w encyklopedii czy w Wikipedii. Trochę pisze o tym Anastazja. Ja w tygodniu trafiłem, no z racji tego, że trochę tego czasu jest, trafiłem na rewelacyjny wykład pani doktor Moniki Burzyńskiej. Ona miała wykład w telewizji, niezależnej telewizji. Ja odsyłam do tych 2 godzin, naprawdę warto posłuchać tej pani na temat tego, co ona mówi o telegonii. Ona mówi też o informacji, jaką przekazujemy nie tylko poprzez kontakt z pokarmem, ale poprzez kontakt sami ludzie z ludźmi, tak? Sami z sobą. Czym jest telegonia? W szerszym tego znaczeniu. Bardzo ciekawe, 2 godziny. Uważam, że jeżeli Państwo poświęcicie, to warto poddać te programy do wysłuchania swoim dzieciom, żeby również wiedziały, w jakie wchodzą relacje, bo relacje to też ma ogromne znaczenie. Ja nie chcę dzisiaj mówić o telegonii, ale de facto bardzo mocno odbija się to i pokazuje też, że nie tylko pokarm, ale wszystko, co dookoła nas, wszystko i każdy, z kim się stykamy dookoła nas, ma również wpływ na zmianę naszych własnych wibracji. Dlatego tak naprawdę często mówię, że jesteśmy za siebie nawzajem odpowiedzialni. No dobrze, zobaczymy, czy jakieś pytania pojawiły się na czacie. Na razie pytań nie ma, więc no, będę sobie kontynuował. Jeżeli pojawią się pytania, to będę na nie odpowiadał. A w takim przypadku, drodzy Państwo, omówię teraz taki ogólny, tak podsumowując, tak, jak to się dzieje, że w tym organizmie naszym to wszystko wygląda tak, jak wygląda. Drodzy Państwo, wyobraźcie sobie, że wasz organizm to jest taka duża szklanka wody. Ja ten przykład kiedyś dawałem. I teraz wyobraźcie sobie, że do tej szklanki wody wrzucacie cukier. Jedną łyżeczkę mieszacie, czekacie, aż się rozpuści. Drugą łyżeczkę, trzecią. Czy coś się dzieje? Czy zmienia się wygląd? Czy zmienia się konsystencja płynu po rozpuszczeniu kilku łyżek? No to rozpuszczamy dalej. Rozpuszczamy 10., 20. łyżeczkę cukru. Co się zaczyna dziać? W zależności od wielkości tej szklanki, od wielkości ilości płynu w tej szklance, no płyn zaczyna gęstnieć. W pewnym momencie już jest tak gęsty, to się nazywa stan nasycenia, że te kryształki cukru opadają na dno.
Ktoś kiedyś pięknie powiedział, ja nie pamiętam teraz słów tego człowieka, to był jakiś chemik, biochemik, powiedział, że życie to woda, która doświadcza materii. W każdym bądź razie, kiedy ten kryształki cukru się nie rozpuszczają, a widzimy to i to nam przeszkadza, no możemy, a chcemy więcej tego cukru rozpuścić, bo na przykład robimy wino, no to możemy tą cieć podgrzać. Jak ją podgrzejemy, to jeszcze możemy rozpuścić trochę. Kiedy już nie da rady ani podgrzać, ani nic zrobić, no zaczyna się problem. A teraz jak wyobrazicie sobie, że ta sama sytuacja dotyczy waszego organizmu. 70, w niektórych przypadkach 90% naszego organizmu i budowy komórek to jest woda. O wodzie już sobie dużo rozmawialiśmy. Woda, która pamięta, woda, która koduje w sobie wszystko to, z czymkolwiek miała styczność. Woda, która jest i cieczą, i kryształem, i ciałem stałym, i ciałem gazowym. Woda, której de facto nie można do końca określić, czym jest. W naszej rzeczywistości życie wiąże się z obecnością wody. Żyjemy w hydrosferze. Ale patrząc na tą taką mikrohydrosferę, to znaczy organizm człowieka, my w procesie życia różne dziwne składniki, nie tylko cukier, tak sobie przyjmujemy, wrzucamy. Oczywiście organizm ma pewne zdolności neutralizacji, wyrzucania tych wszystkich rzeczy. I to się nie dzieje tak jak w tej szklance, że tylko wrzucamy i nic nie ubywa. U nas jednak ta wymiana płynów z otoczeniem następuje i ten proces jest wolniejszy, jeżeli chodzi o osiąganie stanu nasycenia. Ale w pewnym momencie, kiedy, no wiadomo, nerki, wątroba, skóra, nasz organizm ma pewne ograniczone zdolności oczyszczania się. Ja bym powiedział, że można by było opracować taką dokumentację techniczno-technologiczną, która by opisywała, ile czego możemy wchłonąć, ażeby organizm mógł sobie z tym poradzić, albo przyswoić, albo w 100% wydalić. Jeżeli ta szala wagi przechyla się w kierunku większej ilości wrzucanych różnych produktów, w tym chemii, z różnych związków chemicznych, różnego rodzaju genów, różnego rodzaju modyfikowanych genów, którymi dzisiaj mamy na co dzień, jesteśmy zarzucani, to w tym momencie organizm nie zdąża tego wyrzucać. Jak nie zdąży tego wyrzucić, to no gdzieś to musi upchać. No jaka jest zasada? To jest taka identyczna, logiczna zasada jak ze sprzątaczką, która nie ma czasu posprzątać. No to upycha po zakamarkach. Wrzuca pod szafę, pod dywan, gdzieś tam, gdzie nie będzie widać i mówi, a będę miała czas, to posprzątam. A co się okazuje? Tego czasu nie ma. Dlatego, że my dzisiaj, popatrzmy jak odżywiamy się. Nasi przodkowie nie obiadali się non-stop. Robili przerwy, robili posty. Dlatego ogromne znaczenie ma powrót do postów, żeby dać organizmowi czas w zależności też od metabolizmu, bo to u jednego człowieka wystarczy jeden dzień postu, u drugiego człowieka trzeba będzie troszeczkę tego postu więcej, tak, żeby te jego jelita mogły się oczyścić. Jeżeli jeszcze dołoży do tego jakieś pokarmy, które przyspieszają wyrzucanie tych wszystkich fermentów, kamieni kałowych z jelit, to jeszcze fajniej. Chcę też Państwu podziękować, bo ostatnio patrzyłem, no, byłem troszeczkę zdziwiony, ponad 30 tysięcy osób oglądało już mój program na temat oczyszczania jelit. Ale to właśnie w jelitach zaczyna się ten cały bałagan, który później przekłada się na cały organizm. Jeżeli organizm, tutaj widzę, że ktoś wrzucił linki na ten program z panią dr Łużyńską, rewelacja, osoby, które będą, te, które są na czacie, mają do tego dostęp, ale te osoby, które nie będą miały dostępu będą słuchały programu za jakiś czas, odezwijcie się do mnie na maila, ja wam te linki powysyłam. Ja nawet gotowe programy, także zgrałem to sobie, bo naprawdę chylę czoła.
Pani doktor Burzyńska zrobiła coś niesamowitego. Niesamowita wiedza, polecam ją każdemu, także każdemu, kto tylko się zgłosi na temat telegonii, proszę też piszcie, tak, jakie materiały, na jaki temat chcecie. Na temat telegonii będę wysyłał te linki. Warto, żeby ta wiedza się rozszerzała. Warto, żebyśmy wrócili do tej wiedzy, którą mieli nasi przodkowie. Tak naprawdę kultura na świecie zaczęła się od Słowian. Dlaczego się Słowian tak boją? Bo wiedzą, że w nas drzemie ogromny potencjał. Ten potencjał jest właśnie wprowadzany w różnego rodzaju wibracje niekorzystne, jest wprowadzany w chaos, w drgania nieodpowiednie. To też ma znaczenie, jeżeli chodzi o dobieranie sobie partnerów i sposób dobierania sobie partnerów. O tym wszystkim mówi pani doktor Burzyńska, polecam naprawdę, dwoma rękoma się pod tym podpisuję. W każdym bądź razie, widzę pierwsze pytanie, skończę tą opowieść i zaraz powiem o jogurtach, tak? W każdym bądź razie, organizm tak sobie upycha i co się dzieje? No nic się nie dzieje, tak w tej szklance. No nic nie czuć. Tym bardziej, że na poziomie komórkowym nie jesteśmy unerwieni. Jesteśmy unerwieni na poziomie organów, z tym, że nie wszystkie organy są unerwione. Na przykład, nie wiem, czy wiecie Państwo, ale płuca są nieunerwione i wszystko to, co się dzieje w płucach, my tego nie czujemy. Zaczynamy mieć problem dopiero wtedy, kiedy zaczynamy pluć krwią. Na przykład, dla przykładu, tak, ja kiedyś sporo nurkowałem i jest mnóstwo różnych takich chorób, można powiedzieć, na które się można samemu narazić poprzez nieświadomość. Jest na przykład taka choroba, która, można powiedzieć, jest chorobą kesonową, to znaczy, jeżeli ktoś weźmie powietrza na przykład na głębokości 40 metrów i aparat poda mu na tej głębokości mieszankę o takim ciśnieniu, a on później będzie się wynurzał. Często się zdarza na przykład, że skończył się tlen albo mieszanka w butli i nie otworzy ust, a zamknie je, bo to jest taki odruch ludzi, którzy nurkują na bezdechu. Złapał powietrze na powierzchni, zanurzył się. Ale wtedy nie ma problemu, dlatego że schodząc na głębinę, ciśnienie rośnie i ten gaz, który mamy w płucach, on się kurczy. I w momencie, kiedy my nie wypuszczamy powietrza, on się rozkurcza, ale nie jest w stanie nam nic zrobić. Gorzej jest wtedy, kiedy wciągamy powietrze na głębokości, mamy to wtedy podany gaz o takim ciśnieniu, na jakiej głębokości byliśmy i gdy się wynurzamy, powinniśmy otworzyć usta. Wystarczy otworzyć usta. Gaz rozprężając się, będzie się wydostawał na zewnątrz. I co jest ciekawe, im bliżej powierzchni, tym większe rozprężenie, tym ma się takie wrażenie, powiem szczerze, proszę się nie obrazić, ale żyganie to jest nic w porównaniu z tym. Ja jak robiłem takie ćwiczenia, powiem szczerze, miałem wrażenie, że mało mi zębów nie wywali. A co się, wyobraźcie, dzieje teraz w płucach, jeżeli w momencie, kiedy się człowiek wynurza, nie otworzy ust. Ten gaz się rozpręża. A my nie czujemy. I rozrywa nam płuca. I rozrywa nam płuca do tego stopnia, no taki delikwent po takim doświadczeniu tak naprawdę może się już pożegnać z jakimkolwiek sportem i nurkowaniem. Także jeżeli chodzi o to, chciałem tylko uzmysłowić pewną rzecz. Na poziomie komórkowym nie jesteśmy unerwieni. Dlatego tak ogromne znaczenie odgrywa świadomość tego, co robimy. Po prostu trzeba sobie zdawać z tego sprawę. I teraz to się tak zbiera, no gdzie? A no właśnie, i tutaj wchodzą różne czynniki. A no właśnie czynniki genetyczne, tak? Bo mama, tata, bo dziadek. A no na przykład moje inklinacje indywidualne, a to kwestie też i tego, w jakim środowisku żyję i co jest tym głównym nośnikiem utoksyczniania. Bardzo wiele elementów ma na to wpływ, ale bardzo często ja to nazywam najsłabszym ogniwem. W pierwszej kolejności upychane są te miejsca, które są najsłabsze w danym organizmie. To dlatego między innymi w pewnym wieku kobiety mają, i mężczyźni również, tak, problemy z narządami rodnymi. Organizm uznaje, że no to jest taki dodatek do urody, tak? Główny jego cel utrzymać nas przy życiu. Ale wcześniej, nim to następuje, bardzo często mamy pozawalane, ludzie mają zawalone zatoki. Ostatnio miałem okazję słuchać pięknej kobiety, tak? Tu w telewizji pięknie rozmawia i tak dalej, ale zatoki ma tak zawalone, że historia.
Ja wam powiem, że na przykład swego czasu sam dbałem o zatoki nurkując. Duże ilości witaminy C, cytryn. Oczyszczałem sobie organizm sokiem z cytryn według Tombaka i myślałem, że zatoki mam czyste. Ale w momencie, kiedy zacząłem stosować naprawdę wysokiej jakości suplementy, no to po 2 miesiącach byłem w szoku, co mi schodzi z zatok. Także, ale kiedy osoba, z którą rozmawiacie, ma zatoki zawalone, to są osoby, które często mają bóle głowy, nie mogą spać, to później bardzo często jest też tak, że stan zapalny z zatok przenosi się na inne organy wewnętrzne. Ci ludzie chorują często na przykład na jelita, no różnie, bardzo różnie to wygląda. I dlatego tak ważne znaczenie ma to, żeby posprzątać, żeby pomóc organizmowi, bo on sprząta, tylko nie daje rady. Dzisiaj mamy jałowe jedzenie, wrzucamy w tym pokarmie do organizmu różne dziwne związki. Rocznie to jest między 30 a 40 kg czegoś. I nikt nie robił badań na temat tego, jakie interakcje zachodzą między tymi dziwnymi związkami. Powstają takie jakieś dziwne substancje, które się odkładają, które powodują problemy z funkcjonowaniem stawów, odkładają się po przestrzeniach międzykomórkowych, odkładają się w stawach, odkładają się te wszystkie rzeczy w tłuszczu, w tkance tłuszczowej. Jednym z ostatnich mechanizmów neutralizacji jest otaczanie tych różnych śmieci, nazwijmy je tak ogólnie śmiećmi, molekułami wody. Organizmy takich osób są bardzo nawodnione. To zresztą bardzo, bardzo widać. I teraz... I co robimy? No bierzemy lek na odchudzanie, który opiera się na wyrzuceniu wody z ustroju. Ale tych toksyn wcale nam nie ubyło, wręcz nawet jeszcze doszły nowe z tego środka chemicznego. Druga rzecz, na poziomie komórkowym głodujemy, bo organizm nie dostaje potrzebnych witamin, mikroelementów, więc się on o nie upomina. My podświadomie sięgamy po takie, a nie inne potrawy, żeby uzupełnić te niedobory. A jednak dalej wrzucamy sobie objętościowo, duże ilości treści pokarmowej, a to tylko zalega. No i jak zalega, no to później wypycha nam brzuchy, wątroba nie daje rady. Zobaczcie, ile ludzi chodzi z takimi wielkimi brzuchami. A później, żeby sobie pomóc z trawieniem, bo tu później zaczynają się zaparcia i różne inne dziwne rzeczy, to idzie alkohol, tak? Alkohol zwiększa zapotrzebowanie, zwiększa w tym momencie zapotrzebowanie na witaminy, mikroelementy, wzmaga się apetyt i koło zamknięte. I co się dzieje? No stworzyliśmy siedlisko, w którym sobie organizm już nie daje rady, nie jest w stanie tego zmetabolizować. No, a w metrze sześciennym mamy mnóstwo wirusów, bakterii, które w momencie, kiedy oddychamy, bardzo szybko trafiają na podatny grunt. I jak trafiają na ten podatny grunt, no to co robią? No to zaczynają, chcą nam pomóc. Tutaj ktoś pyta o zaper. Zaper, super, fajnie, tak? Tłucze te bakterie, tylko jak nie zmienisz środowiska, na którym się one odżywiają, to za chwilę pojawią się nowe. No to co, całe życie ten zaper stosować? Nasz organizm jest cudowną maszyną, on się sam naprawia, on się sam regeneruje, on potrafi wszystko sam zrobić i to mamy wkodowane w naszą podświadomość. A my po prostu mu szkodzimy, wyśmiewając pewne rzeczy, naturalne rzeczy, które są niejako, powiedziałbym, naszym takim spadkiem, takim w pozytywnym tego znaczeniu spadkiem. Bo przecież nie musimy się zastanawiać nad tym, że dany produkt to należy strawić tak, a nie inaczej. Ale jakoś tak dziwnie jest, że nie szanujemy tego, co mamy za darmo. Ktoś teraz zaczyna wyceniać ludzkie życie, ktoś teraz zaczyna wyceniać nasze zdrowie. W każdym bądź razie, jeżeli chodzi o jogurty, i często ludzie mają problemy właśnie na przykład z naturalną florą bakteryjną i zasilają się jakimiś jogurtami. Ja nie znam tych akurat P. Campist, ale na przykład bardzo, drodzy Państwo, nie mam wpływu na to, że rwie. Mam nadzieję, że później jak będziecie puszczali to sobie z archiwum, już tego problemu nie będzie. W każdym bądź razie na przykład Activi jest to taki szczep bakterii, który tłucze wszystkie inne bakterie w organizmie, ale jest tak skonstruowany genetycznie, że on żyje tak do 2 tygodni. I w momencie, kiedy
wytłuczecie, na przykład poprzez taki produkt, który się reklamuje pięknie, 2 tygodnie, dajemy ci gwarancję, to po tych 2 tygodniach organizm w ogóle przestanie trawić. Wrócicie czym prędzej do Activi. To jest też chodzi o to, żeby konsumenta przywiązać do jednego produktu. A ja wychodzę z założenia, że tak naprawdę trzeba zrobić tak, żeby organizm wrócił do naturalnej równowagi. I w zależności od tego, jak długo ten proces utoksycznienia trwa u danej osoby, na jakim etapie zaczynamy cokolwiek robić, to ten proces oczyszczania będzie trwał krócej albo dłużej. No minimum, drodzy Państwo, bo niektórzy się pytają, no ile muszę coś tam robić, albo ile muszę brać takie czy inne preparaty. No minimum to jest 3 miesiące dla osoby, która jest młoda do 30 lat i w miarę zdrowa. Ja swój organizm zacząłem oczyszczać 15 lat temu, zajęło mi tak totalne oczyszczenie organizmu 6 lat. 6 lat. Ale dopiero teraz, od roku, zmieniłem nawyki, przestałem jeść mięso. Także jeżeli po drodze jeszcze dorzucacie sobie, to liczcie się z tym, że proces się wydłuża. Jeżeli połączycie parę metod, bo ja zawsze mówię, że z punktu widzenia człowieka nie ma znaczenia, co mu pomogło, ważne, żeby pomogło. Jeżeli połączycie parę metod, zmienicie nawyki, czyli mniej będziecie wrzucali tych śmieci. Jeżeli ruszycie się, za przeproszeniem, tyłek i zaczniecie ruszać się fizycznie, za tydzień albo za 2 tygodnie będę mówił o ćwiczeniach Qigong. Dlaczego? Dlatego, że to jest bardzo ważne. Ja mówię o sporcie, mówię o ruchu, mówię o tym, żeby zacząć na przykład, nie wiem, taki ruch wykonywać. Nie chodzi o to, żeby się wykończyć, tylko chodzi o to, żeby na danym etapie, jak zaczynamy się ruszać, żeby to był na tyle intensywny ruch, żeby się pocić, żeby ruszyć układ limfatyczny. Zmęczenie bez spocenia się nie ma znaczenia. Ale jeżeli ktoś zaczyna od tego, a ma świadomość, to wystarczy się zmęczyć. Trzeba doprowadzić w miarę sprawnie, też nie forsując organizmu, bo można wszystko w zbyt dużych dawkach może zaszkodzić. Ale ruch, jak ktoś nie potrafi na razie biegać, czy pływać, czy rowerem jeździć, to niech sobie robi spacery. Niech w trakcie tych spacerów zaczyna świadomie oddychać. Każdy ma swój rytm. O oddechu też będziemy mówili przy okazji Qigongu. Polecam też Państwu, żebyście sami uzupełniali swoją wiedzę, ale to jest bardzo ważne, tak? Czyli ruch, woda i jeszcze raz woda. Czysta woda, jeżeli nie macie Państwo filtrów, jeżeli nie macie Państwo jakichś innych możliwości, no to woda źródlana. Najlepsza, to z tego, co może być w tych plastikowych rzeczach, to źródlana. Każdą wodę można krystalizować. Można ją zamrozić, rozmrozić, przyłożyć ręce świadomie. Każdy z nas wysyła bioenergię. Każdy z Was może naelektryzować, naładować odpowiednio wodę dla siebie i dla swojej rodziny. Wystarczy przyłożyć ręce do tej wody i z myślą świadomą wysłać odpowiedni impuls do tej wody. To tak, jak się rozmawia z roślinami podczas pełni, kiedy się przeciera listki swoim roślinom i mówi się do nich, uwierzcie mi, no nie ma takiej rośliny, która by nie oddała wam z wzajemnością tej energii, którą do niej wysyłacie. Także połączenie bardzo wielu tych elementów daje przyspieszone efekty, zmiana nawyków żywieniowych, bo jeżeli tego się nie zrobi, to osiągamy masę krytyczną. I ta masa krytyczna powoduje w pewnym momencie coś takiego, że zaczyna nam dolegać jedno, drugie, trzecie, jak nie alergia, to uczulenie, jak uczulenie na jedno, to za chwilę zaraz na drugie. Lekarze mówią, że alergia leczona czy nieleczona prowadzi do astmy. No i efekty tego są takie, że dają jakieś leki na zasadzie sterydów, na zasadzie beta-blokerów, które blokują albo rozkurczowo działają, ale to nie likwiduje przyczyny. I tak naprawdę sam proces utoksycznienia organizmu może powodować tak wiele różnych problemów i chorób, w tym również cywilizacyjnych, że to się w głowie nie mieści. Choroby układu krążenia, rak, wszelkiego rodzaju choroby autoimmunoagresywne typu RZS,
typu stwardnienie rozsiane, kiedy układ nerwowy już sobie nie daje rady, bo prowadzimy grabieżczą gospodarkę w stosunku do organizmu. Nie dając mu nic w zamian, jeszcze od niego czerpiemy energię, a wrzucamy śmieci, a oczekujemy jeszcze do tego cudów tak naprawdę. Zrozumcie, drodzy Państwo, że coś z czegoś wynika. I jeżeli obciążamy organizm go z jednej strony, to dajmy mu też z drugiej strony odpocząć, tak, żeby ta szala przechyliła się na stronę równowagi. I to tak w bardzo takim dużym skrócie, ogólnie na temat tego całego procesu, który zachodzi w organizmie. Bez wchodzenia w problem indywidualny danej osoby. Bo tak jak już tutaj wiele razy sobie mówiliśmy, nawet ten rak to jest, tak jak ja mówię, krzyk rozpaczy organizmu. Nowa medycyna niemiecka, dr Hammer o tym mówi. Tutaj dzisiaj też cytowaliśmy sobie pewne rzeczy, że to jest głęboki stres. Stres to są łzy, które zostały gdzieś tam zduszone. Organizm nam daje sygnały, co jest w nas największym problemem, co mamy w sobie naprawić. I jeżeli w tym momencie, oprócz działania z płaszczyzny fizycznej, czyli ruch, czyli woda, czyli suplementacja, czyli zmiana nawyków żywieniowych, włączymy również proces świadomy, na zasadzie myślę, mówię, robię. Jeżeli zrozumiemy, że w tak naprawdę cały proces, problem zaczyna się na poziomie naszej, w naszej głowie tak naprawdę, a to wszystko później w materii zaczyna przyjmować taki kształt, który my gdzieś tam sobie, świadomie czy nieświadomie, to nie ma znaczenia, ale sobie stworzyliśmy w naszej głowie, tak se poukładaliśmy. Czy my sami, czy ktoś nam narzucił pewne wzorce, to też nie ma znaczenia. My zaczynamy funkcjonować w pewnym wirtualnym świecie, a materia zaczyna się podporządkowywać do tego, co my tam sobie w głowie poukładaliśmy. No widzę, że pytań nie ma. Ja się tak nastawiłem w tą ostatnią niedzielę na te pytania. Widzę, że tych pytań za dużo nie ma. Drodzy Państwo, no to na koniec. Dzisiaj nie będę za długo przedłużał. Przeczytam coś takiego, co Andrzej Śmielichowski nazywa pożyczony czas. Świat, w którym istniejemy, przestał nas porywać. Zajmuje się już tylko odcinaniem stonodze odnóży i katalogowaniem okropności, a jedynie ilość odnóży powoduje, że ciągle istniejemy. Żyjemy w pożyczonym czasie. To, co się w nas i wokół nas dzieje, to postępujący proces samozniszczenia, zakażenie trucizną cywilizacyjną. Główny problem stanowi to, że nie potrafimy się kontrolować i produkujemy coraz więcej samych siebie oraz rzeczy, które uważamy za niezbędne. Wielu z nas ma tę świadomość, ale nasi mędrcy mijają się z prawdą, głosząc, że za wszystko ponosimy winę my sami. To błąd. Pomimo zdumiewającej wiary, że niesiemy na swoich barkach boskie posłannictwo, robimy tylko to, co dyktuje natura tej planety. A ta w swojej obronie włącza różne mechanizmy regulacyjne. W tej kadencji jesteśmy na podobieństwo mrowiska, przyduszani własną masą. Dusimy się, ponieważ nie potrafimy sobie tego uświadomić i starać się przeciwdziałać. Moglibyśmy ową cywilizacyjną truciznę unieszkodliwić, ale tylko wtedy, gdybyśmy masowo zdali sobie sprawę, że świat naszych pragnień i oczekiwań funkcjonuje w kolizji do natury istnienia. Moglibyśmy ową cywilizacyjną truciznę unieszkodliwić, ale jest to możliwe tylko wtedy, gdybyśmy masowo zdali sobie sprawę, że świat naszych pragnień i oczekiwań funkcjonuje w kolizji do natury istnienia. Musielibyśmy zrezygnować z wielu prawd, które uznajemy za oczywiste i być może udałoby się wówczas spowolnić działanie trucizny, a nasze dusze zaprzestałyby chorować na klaustrofobię, chcieć wiecznie powracać na ziemię. Trucizna może przestać działać, ale dopiero wtedy, kiedy nasze dusze przestaną patrzeć pod nogi. Gdy sobie uświadomimy swój status i zdecydujemy się coś z tym zrobić, natura pomoże nam. W przeciwnym razie nasze dzieci i dzieci naszych dzieci, gdy wylądują na tej planecie, będą musiały się mieć na baczności. Czy trzeba to komentować? Myślę, że nie. Jak odkwasić organizm?
No, drodzy Państwo, to jest taki długi proces. Odkwasić organizm. Jest mnóstwo pozycji na rynku na temat odkwaszania organizmu, ale najpierw należy się zastanowić, co zakwasza organizm. Otóż to, co słodkie w ustach, zakwasza organizm. Mamy epokę cukru. Ja kiedyś jeden program poświęciłem na temat cukru cały i opowiadałem o tych różnych rzeczach. Cukier mamy wszechobecny. W każdym bądź razie środowisko węglowodanowe, jemy dużo produktów zbożowych, czyli węglowodanów. Jakie takie środowisko zakwaszamy, to jest idealna pożywka dla grzybów i pleśni. I to one tak naprawdę w tym momencie funkcjonują w większości społeczeństwa. I nawet takie urządzenie jedno czy drugie, które no, truje te wszystkie różne dziwne rzeczy, które się tam zaczynają mnożyć w naszych jelitach, one później zaczynają zmieniać środowisko pod kątem wygodnym dla nich tak naprawdę. Odkwasić MMS. Odkwasić organizm można na różne sposoby. Tylko tu jest właśnie mały problem, tak? Bo najpierw by trzeba było te grzyby i pleśnie wyeliminować. Grzyby i pleśnie, no, odżywiają się, jak nie mają właśnie cukrów, czyli tego, co zakwasza, odżywiają się witaminami z grupy B. Witaminy z grupy B są głównym, podstawowym budulcem naszego układu nerwowego. I wyobraźcie sobie Państwo, że układ nerwowy wygląda troszeczkę tak jak przewód elektryczny, że w środku jest kabel, a dookoła niego jest izolacja. No i ta izolacja w głównej mierze jest wybudowana z witamin z grupy B. W momencie, kiedy. Dlaczego ludziom się nie udają różnego rodzaju próby schudnięcia albo zrzucenia wagi? Bo tak naprawdę przestają jeść cukry, przestają jeść węglowodany, no i zaczyna się, tak? No bo drożdże, grzyby są głodne, one chcą żyć. No to one co zaczynają? Zaczynają żreć tą otulinę wokół układu nerwowego. Takie osoby są nadpobudliwe. To, co dzisiaj się mówi o ADHD, ja tak gdzieś czytałem jakiś artykuł, już nie pamiętam teraz, że ADHD została wymyślona w Stanach jako choroba. Ja ziołami i suplementami wyprowadziłem dwójkę, trójkę dzieci z ADHD. Z tym, że no, mówię, to jest proces i tych metod na odkwaszenie jest sporo. Tylko trzeba mieć teraz świadomość tego, że w momencie, kiedy przestajemy wrzucać słodkie, to musimy no, dać organizmowi coś, bo spada cukier we krwi, spada samopoczucie, te wszystkie grzyby, pleśnie zaczynają tam no, szaleć. Tak jak pasożyty, którym zabiera się jedzenie, one zaczynają w tym momencie metabolizować bardzo toksyczne substancje. To wszystko dodatkowo zanieczyszcza nasz organizm. I to jest taka huśtawka, i to jest taki moment, który no, trzeba ten organizm jakoś wspomóc. Są zioła odpowiednie, są odpowiednie suplementy, które dają tą energię organizmowi, żeby ten punkt kulminacyjny przejść. Ja bardziej zwracam na uwagę na te procesy, bo to jest ta świadomość. A czy Państwo będziecie odkwaszali organizm poprzez na przykład produkty kwaśne? Dlaczego nasi przodkowie na zimę kisili kapustę? Ja od 4 lat kiszę kapustę. Kupiłem serdeczkę, beczkę dębową. Nikt mi w domu w tym nie pomaga, a ja kiszę. I wolę zjeść, powiem szczerze, tą kapustę kiszoną, z ziemniakami, jak cokolwiek innego. Wolę te przez całą zimę praktycznie rzecz biorąc, oczywiście, no nie cały czas, ale to tylko dlatego, że w różnych miejscach bywam. Ale gdybym był tylko w domu, ja bym się odżywiał tylko w ten sposób. W Gruzji jest taka wioska, wysoko w górach, gdzie średnia długość życia wynosi 110 lat. Ci ludzie zimą odżywiają się jednorodnym pokarmem. Kto nam takich bzdur naopowiadał, że my musimy różnorodnie i cały rok i kiedyś nasi przodkowie tak nie jedli. Także odkwasić organizm możecie Państwo wodą, możecie Państwo pokarmami, które w tym momencie nie dają odczynu kwaśnego, czyli dają słodki. To, co kwaśne w ustach, w jelitach, robi odczyn odwrotny. Także są też i takie suplementy, które w tym momencie dadzą tą energię, ale przede wszystkim nawyki żywieniowe. Jeżeli jest ta świadomość, to ten kryzys, bo ja to nazywam kryzysem ozdrowieńczym, to trzeba się z tym liczyć, on prędzej czy później będzie.
Tutaj ktoś pyta o metodę MMS. Przyznam się, że nie znam tej metody. Roztwór koń decyduje twoje ciało i DNA. Nie wiem, nie będę się wypowiadał, drodzy państwo, bo no, nie znam metody. Co naprawia uszkodzone DNA? No mówimy DNA, geny, tak? Miód, czy miód zakwasza organizm? No, najpierw może o tym DNA. Drodzy państwo, tak jak kiedyś mówiłem, w momencie, kiedy zmieniamy sposób odżywiania się i jeżeli wyrzucamy z pokarmu chemię, która była, to organizm z tej chemii, która się w organizmie zgromadziła, jest w stanie się oczyścić. Kiedy dochodzi do uszkodzenia DNA, nowotwór, to jest uszkodzone DNA, to jest zmutowane DNA. Przykładów może być bardzo dużo, tak jak wielu się próbuje prześcigiwać na temat tego, jaka jest prawdziwa przyczyna raka. Ja myślę, że przyczyn jest bardzo wiele. One są nie tylko psychologiczne, one są nie tylko fizyczne, czyli pokarm, ale i nie tylko biologiczne, że jakaś bakteria to rak. Bo de facto ta bakteria, ona się jako wtórna rzecz pojawia na komórkach rakowych. To tak jak często nazywam miasta rakiem na żywym organizmie Matki Ziemi. One zaczynają żyć własnym życiem. Przełóżcie sobie to na wasze organizmy. Zaczynajcie. Ja nie chcę wam inaczej, nie chcę dawać gotowych odpowiedzi. Te odpowiedzi są w was, tylko poszukajcie ich. Dziadkowie Anastazji nie dawali Anastazji gotowych odpowiedzi, dawali jej pytania, dawali problem do podrozważenia i sami pytali, co na ten temat myślisz. Osoby, które się do mnie zgłaszają, to ja z tymi osobami w ten sposób właśnie rozmawiam. Naprowadzam, ale nie daję gotowych odpowiedzi. Także jeżeli chodzi o DNA, DNA może być uszkodzone w różny sposób. Nasz organizm na bieżąco, przecież wiecie o tym, że błona śluzowa żołądka co godzinę się wymienia, codziennie się wymienia, że co tydzień praktycznie rzecz biorąc mamy nową śledzionę, że co 3 miesiące mamy nową wątrobę. Czyli co się dzieje takiego, że ta nowa wątroba dalej jest chora z komórkami rakowymi? No przede wszystkim musimy zmienić program, który mu wrzucamy organizmowi, bo on się odtwarzając, odtwarza się ze wzorcami, które mu daliśmy. Druga rzecz, zmiana odżywiania, ten nośnik informacyjny, który mamy w pokarmie. Trzecia rzecz, zdrowy system immunologiczny, bo jeżeli on będzie słaby, ślepy, to z byle czego będzie budował nowe komórki o zmienionym DNA. Także wszelka z tych dolegliwości, o których dzisiaj sobie nawet tam mówiliśmy, one w konsekwencji prowadzą do wadliwej postaci DNA. Duże ilości miodu czy zakwaszają organizm. W momencie, kiedy już odkwasiliśmy organizm, to nie, ale w momencie, kiedy mamy go zakwaszony, to my dożywiamy dalej te grzyby i pleśnie. Generalnie jako takie to są cukry proste. Tutaj z cukrami jest właśnie ta różnica, cukry proste, a cukry złożone. Organizm, kiedy mu wrzucamy sacharozę, tak, to jest cukier złożony, żeby go, on w tym momencie nie, usypiamy trzustkę. Organizm, żeby przerobić ten cukier na cukier prosty, potrzebuje zwiększonych ilości witamin i mikroelementów. Dlatego cukrzyca jest bardzo zdrową chorobą, pod warunkiem, że się człowiek pilnuje. Dlatego ja mówię, że cukrzyca jest chorobą dobrobytu. To są ludzie, którzy lubią się objadać, dogadzać sobie. A w zamian nie robią nic, żeby ten organizm pomógł mu to spalić. Druga rzecz, brakuje witamin i mikroelementów. Także z cukrem, kiedy już się odkwasiliśmy, jest ok. Znaczy z cukrem, z miodem, przepraszam. No nie z cukrem. Dlatego, że to są cukry proste. Cukry proste dostają się z jelita cienkiego do organizmu, nie podlegają tam aż takim procesom, które nie potrzebują przystanków w jelitach, nie potrzebują przetwarzania w naszych trzewiach. Tutaj ktoś mówi o sodzie. Tak, rewelacja, jeżeli chodzi o odkwaszanie organizmu, to jest soda. Soda, mam znajomą, która nie choruje od wielu lat, używa sody. Zapomniałem o tej sodzie, bo ja jej na co dzień nie używam, ale tak, soda, można naprawdę bardzo szybko przy użyciu sody sobie odkwasić organizm. Ale warto też w tym momencie zastosować inne odżywianie, plus w tym momencie zakwaszenie zawsze wiąże się, w moim odczuciu, z mojego doświadczenia, zawsze wiąże się z zagrzybieniem organizmu.
w mniejszym lub w większym stopniu, bo nam się często wydaje, że jak czegoś nie widać, to tego nie ma. Ale osoby, które na przykład mają pękającą skórę między palcami nóg. Drodzy Państwo, macie zagrzybiony organizm. Są różne środki na zewnątrz do pryskania, ale tak naprawdę widzieliście kiedyś słoik drzemu, na którym na samym górze tam była mała plamka biała? To w tym słoiku korzenie tego grzyba są do samego dna słoika. Tak grzyb rozmnaża się, rozprzestrzenia po całym organizmie. Żeby wyeliminować grzyby z organizmu, normalnie to trzeba 7-8 lat. To jest cały proces. Także w momencie, kiedy coś się dzieje, skóra pęka, oczywiście to można sobie ulżyć z zewnątrz, ale to trzeba zrobić porządek wewnątrz, w jelitach. Jak często, jeżeli chodzi o sodę? No to zależy, co chcesz zrobić, tak? To każda sprawa będzie, każda osoba indywidualnie. Jeżeli ktoś ma bardzo zagrzybiony organizm, no to często. I to też trzeba tak umiejętnie z odpowiednim odżywianiem, odpowiednią suplementacją. Jak można się wyleczyć z nadciśnienia tętniczego, jeżeli obecnie bierze się farmakologiczne? No, drodzy Państwo, bardzo prosto, to znaczy suplementacja. Z tym, że nie wolno odstawiać od razu tabletek farmakologicznych. Dlaczego? Dlatego, że te tabletki ratują życie. Tak jak witaminy z grupy B są głównym budulcem układu nerwowego, tak witaminy z grupy C to jest główny budulec układu krwionośnego. I na przykład cukry zwiększają zapotrzebowanie również na witaminę C. Witamina C jest głównym budulcem żył, wzmacnia serce. I teraz duże ilości witaminy C. Tutaj będziemy teraz zaraz sobie rozmawiali być może na temat tego, jaka postać witaminy C. Ja jestem zwolennikiem naturalnej. Osobiście znam jeden preparat suplementacyjny, który ma naturalną witaminę C, są to produkty Vision, ale często na przykład, jeżeli patrzymy na cenę w stosunku do przyswajalności, to są, jeżeli chodzi o Vision, to są produkty opracowane na potrzeby programu kosmicznego i tu mamy przyswajalność na poziomie 96-98%. Jedynie lepszym pokarmem jest pyłek kwiatowy. Praktycznie rzecz biorąc 100% przyswajalności. Ale, jeżeli mówimy o witaminie C, no to tutaj jest taki produkt jak Antiox. I żeby uzyskać pewien efekt, to potrzeba około 8 takich pudełek. Powiedzmy sobie, jest to koszt rzędu 700 zł. W momencie, kiedy doktor Rad ma lidzin, ja tam się nie bawię w kwestię, czy ona jest lewoskrętna, taka, czy tak dalej, tylko on, to nie jest do końca naturalny produkt, chociaż on podaje, że naturalny. Ja mu zadałem kiedyś pytanie, nie był mi w stanie odpowiedzieć, później się zasłaniał tajemnicą handlową. Mam tak czuły organizm, ja czasami biorę lizinę. Dlaczego? Dlatego, że tam jest akurat w tym produkcie bardzo duża ilość witaminy C. Przy przyswajalności 50%, przy przełożeniu ceny, to nie muszę wydawać 700 zł, bo wydam 150 zł na jedno pudełko i mam ten sam efekt, który miałbym przy Antioxie z Vision. Dlatego bardzo często biorę to pod uwagę, zwłaszcza dla osób, które nie mają zbyt dużo kasy na to, żeby pozwolić sobie na suplementację z najwyższej półki. Także to ma ogromne znaczenie tutaj w tym momencie, bo witamina C w tym momencie odbuduje naczynia krwionośne. Bo co się dzieje? W momencie, kiedy szkorbut, ja kiedyś opowiadałem tą historię, w 1730 roku okręt, który płynął z cukrem gdzieś tam, zatopił się i marynarze na wyspie, było ich 9, mieli do jedzenia tylko cukier i do popijania rum. Po 9 dniach żaden z nich nie był w stanie stanąć o własnych siłach na nogi. Kiedy brakuje witaminy C, mówi się, że mamy szkorbut, tak? Że dziąsła krwawią. Mi kiedyś strasznie krwawiły dziąsła, miałem paradontozę. Dzisiaj tego nie ma. Ja mogę pić wódkę i myć zęby później zaraz i mi w ogóle dziąsła nie krwawią. To świadczy o tym, że organizm jest nasycony w witaminy, mikroelementy. Jeżeli wam się psują zęby, jeżeli dziąsła krwawią, jeżeli takie rzeczy się dzieją, to znaczy, że jesteście niedożywieni na poziomie komórkowym. To są te sygnały, które organizm wysyła. W każdym bądź razie, ja na przykład jak biorę lizinę doktora Rata,
No to na drugi dzień mam takie białe wykwity w kącikach oczu razem z łzami, ale mój organizm się już tak szybko oczyszcza, że mi to generalnie nie przeszkadza. W momencie, kiedy ktoś jest bardzo, bardzo utoksyczniony, no to miałbym pewne opory, ale to też jeszcze zależy od sytuacji indywidualnej. Jeżeli ktoś jest na takim etapie, nie mówiąc już o konkretną sytuację, ale czasami jest tak, że no jakość życia się strasznie popsuła, no każdy z nas kiedyś odejdzie i jest w stanie agonalnym, to duże ilości witaminy C, one już go tam nie utoksycznią aż tak, bo on i tak umrze, ale poprawi się jakość życia tej osoby do momentu zejścia z tego świata. Dlatego niektórzy lekarze, którzy wykorzystują organizm, eksploatują go ponad miarę, stosują chemię, 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 i teraz mówimy o tych tabletkach. Równolegle stosowanie witaminy C w dużych ilościach, tak, plus te tabletki spowoduje to, że oczyszczą się naczynia krwionośne, bo organizm to jest pewien mit, że jeżeli chodzi o cholesterol, że cholesterol szkodzi. Nasz mózg jest zbudowany z cholesterolu. I nasz organizm produkuje cholesterol, to jest taki alacement, który zalepia naczynia krwionośne, w których nastąpiły mikropęknięcia. I na przykład osoby, które mają popękane naczynka włosowate na twarzy, kobiety na udach, to już jest pierwszy sygnał, że macie problemy z ciśnieniem, z układem krążenia. Bo najpierw organizm zabiera witaminę C z grubych naczyń krwionośnych, powstają mikropęknięcia w grubych naczyniach krwionośnych i zalepia je właśnie cholesterolem. Cholesterol pełni funkcję alacementu. Robią się, do niego się kleją różne inne śmieci z krwi, bo te śmieci w krwi, jak my tak jemy i jemy, przechodzą później do limfy. Limfa robi się taka gęsta, wręcz taka żółta, jak się czasami człowiek skaleczy i to widać, tak? Odsyłam do metody doktora Ashkara, który stosuje właśnie taką metodę udrażniania kanałów limfatycznych. I w momencie, kiedy ta limfa nie ma się oczyścić czasu przez krew, bo z krwi znowu dochodzą nowe śmieci, to te śmieci z limfy idą do komórek, bo limfa obmywa cały organizm. I teraz, żeby ten proces odwrócić, robi się halatację, ale drodzy Państwo, halatacja to jest minimum 10 zabiegów, kolosalne pieniądze kosztuje. I też są zejścia przy halatacji, dlatego prowadzą to lekarze. To, co mówimy o oczyszczaniu takim, jakie ja preferuję, kiedyś tam zaczęliśmy to oczyszczanie, to jest taka halatacja naturalna. Oczyszczanie, zmiana nawyków żywieniowych, jedzenie pokarmów jak najmniej utoksycznionych, jak najmniej pozbawionych chemii, prostych, jak najmniej przetworzonych. Powoduje to, że oczyszczacie krew. Czysta krew wypłukuje śmieci z limfy. Czysta limfa wypłukuje te śmieci, które kiedyś tam pochowała w zakamarkach, w komórkach. I to jest proces. Tego się nie da zrobić o tak. Organizm to jest taki dom, który ma 70 tysięcy komórek. Przepraszam, tysięcy, co jak gadam. 70 trylionów komórek. To teraz sobie wyobraźcie. Posprzątać dom, który ma dwa pokoje, a posprzątać dom, który ma 70 trylionów pokoi. I to nie jest takie sprzątanie, że wejdę, dmuchnę odkurzaczem. Tutaj bardzo często dochodzi do przebudowania całej komórki, skucia tynku. Te śmieci trzeba wywalić. Czy dzisiaj jest wieczór pytań? No tak, dzisiaj jest wieczór pytań. Czy na nadciśnienie jest dobry czosnek? Czosnek jest dobry w ogóle na wszystko. Czosnek jest naturalnym antybiotykiem, ale na nadciśnienie jako takie, w czosnku też jest witamina C. W każdej roślinie jest różny zestaw różnych witamin, tylko w takich proporcjach, w jakiej danej roślinie to natura stworzyła. W każdym bądź razie, ja też jem czosnek. Jem bardzo dużo na przykład tego, jak to się nazywa? Papryczki czerwonej, kapsaicyna, tak? Na przykład jem grejpfrut, gryzę pestkę, jem cytrynę, gryzę pestkę, jem jabłko, gryzę pestkę, zjadam pestkę. Po co mam B17 kupować, jak ta B17 jest w każdej pestce? Także naturalne takie. Jestem zwolennikiem naturalnych metod. Jeżeli już jest stan zaawansowany, wtedy kiedy ktoś ma świadomość, chce coś zrobić ze swoim życiem, a ma do tego ku temu środki, to proszę bardzo, też jestem w stanie pomóc. Zresztą, tak jak mówiłem Państwu, będę uruchamiał po nowym roku sklep. On będzie podpięty pod Wolną Ludzkość. Będzie podpięty też jeszcze pod jeden taki projekt, który realizuję z przyjacielem, Platforma Produktów i Usług. Żebyście mieli dostęp do takich rzeczy, bo to jest też ważne, tak?
Kwas askorbinowy 99, spożywany 1 kg. Drodzy Państwo, nie będę się wypowiadał. Nieważne jaka witamina, znaczy nieważne, no ważne, bo ja jestem zwolennikiem naturalnej witaminy C. Tylko mówię, no im bardziej naturalna i jeszcze skondensowana, tym większa cena. My mamy taką tendencję, że chcemy za przysłowiowy wdowi grosz kupić nie wiadomo jak dobry produkt. No nie da się. Żyjemy póki co jeszcze w rzeczywistości opartej na zysku. Każdy każdego rozlicza za zysk. Nie łudźcie się, tak naprawdę witamina C, która jest w rutinoskorbinie, w skorbolamidzie, który nazywa się dzisiaj suplementem diety, tylko dlatego, że prawo jest takie. Ale jeżeli suplement diety zgodnie z dyrektywą unijną może zawierać 20% naturalnego składnika i nie jest powiedziane, jaki to ma być naturalna, jaka to ma być postać, no to jaki to jest suplement diety? Jeżeli suplement diety może mieć tylko 20% natury, to ile tej natury mamy w tym, co jemy, kupujemy, kupując w sklepie? Wyprodukowanie kilograma syntetycznej witaminy C to jest 24 grosze. I teraz to jest rzucane w różnego rodzaju produkty na rynku. Naturalna witamina, drodzy Państwo, mamy jej pod dostatkiem. Aronia, dzika róża, pigwa. Dlaczego takich rzeczy nie kombinujemy, tylko szukamy jakichś innych dziwnych rozwiązań? Ja Wam polecam takie naturalne. Im bardziej naturalne, tym lepiej. Przebarwienia na skórze. Jak je zlikwidować? No jeżeli są przebarwienia na skórze, bielactwo bardzo często to jest taki synonim, to jest też stres. To jest stres, duży stres i tutaj by trzeba było popracować również z tej płaszczyzny mentalnej, z tej płaszczyzny duchowej. Ja dzisiaj mało mówiłem o tych elementach, ale to są bardzo ważne elementy, jeżeli włączymy je w proces powrotu do zdrowia. Także przebarwienia są takim pierwszym sygnałem, że coś jest nie tak. Chińczycy mówią, twoje oczy to twoja dusza, twoja twarz to twoja osobowość, a skóra to stan twojego zdrowia. Jeżeli są przebarwienia na skórze, nie ma pigmentacji, no są ciekawe preparaty, które mogę polecić. Jak się Tom odezwiesz na maila, chętnie ci podpowiem, które, jak, ale tutaj też praca nad sobą. To jest też ważne, praca nad sobą, bo te wszystkie rzeczy, o których mówimy, one działają krócej lub dłużej. Czasami ludzie idą do bioenergoterapeuty, żeby uregulował im przepływy energetyczne. Oczywiście, że on to zrobi. Im lepszy, tym to zrobi lepiej, tym dłużej będzie, że tak powiem, stan bez problemu. Ale to jest dalej tylko tabletka przeciwbólowa o dłuższym okresie działania i bez skutków ubocznych. Dlaczego tak mówię? Dopóki nie włączycie Państwo w działanie swojego własnego działania, swojej własnej postawy, swoich własnych zmian w nawykach, to nie łudźcie się, nie miejcie pretensji do tego, że świat jest tak skonstruowany, bo on jest tak skonstruowany na Wasze życzenie. Na nadciśnienie zielona pietruszka. Zielona pietruszka nie tylko na nadciśnienie, bo ona ma również dużo witaminy C, ale również na problemy z nerkami. Ja bardzo duże ilości pietruszki natki kiedyś piłem. Ja kiedyś łykałem, tutaj a propos witaminy C, uprawiałem sport, ja to kiedyś Państwu opowiadałem. Byłem nawet w kadrze Wojska Polskiego w piłce siatkowej. Ja jadłem codziennie, przynajmniej 3 razy dziennie witaminę C w tabletkach, rutinoskorbin, skorbolamid i przynajmniej 1 tabletkę wapnia. Efekt tego był taki, że mając 33 lata nie byłem w stanie stać z łóżka rano bez rozgrzewki, bo się przewracałem. Tak były silne reakcje bólowe w stawach. Profesor w Bydgoszczy powiedział, że za 2 lata na wózku inwalidzkim przyjadę błagać go o endoprotezy, jak teraz ich nie zrobię. Ja wtedy, i jeszcze później mi nerka stanęła, wylądowałem w szpitalu, to mi przychodzili parę razy, kartkę podsuwali, bo nie wiedzieli, co jest grane, żebym podpisał zgodę na operację. Ja mówię, no i co? Jak się nam nie będzie podobało, to wytniemy. Ja mówię, to nie. Także wtedy sobie gotowałem pietruszkę natkę, tak? Piłem ten wywar. Ja wtedy sobie nie wyobrażałem wypić napój bez cukru. Kawę rzadko piję, ale piję bez cukru. Herbatę bez cukru, piję tylko zieloną. Nie potrafię dzisiaj wypić na przykład herbaty czarnej, bo wysusza błony śluzowe. Chińczycy nie piją czarnej herbaty. Dla nich to jest trucizna. W ogóle zieloną herbatę jak już kupujecie Państwo, kupujcie dobrą. Nie kupujcie aromatyzowanych herbat. Dobra zielona herbata, to się taki szczyptę tego się rzuca na wodę. To ma być subtelny smak, a nie taka siekiera, że wali po łbie.
No ale jak organizm otępiały, to trzeba coraz więcej bodźców, żeby poczuć cokolwiek. Także i pigwa Skieleckiego nie pomoże. Kto jest najlepszym bioenergoterapeutą? Najlepszym bioenergoterapeutą dla siebie, dla każdego człowieka jest on sam. Bo z bioenergoterapią jest tak jak z nauką czytania. Jeden uczy się szybciej, drugi wolniej, trzeci jeszcze wolniej, tak? Tylko trzeba się otworzyć na siebie. Jak przyłoży pan ręce do wody, proszę sobie takie doświadczenie. Przyłożyć dwie szklanki wody i do jednej szklanki przyłożyć ręce z intencją namagnetyzowania pozytywną energią tej wody, potrzymać tak ręce z 5-10 minut i napić się łyka z jednej szklanki i napić się łyka z drugiej szklanki i dać komuś się napić z jednej szklanki i z drugiej. Także najlepszym... W Polsce jest kilku takich ludzi bardzo dobrych. Znam osoby, ja osobiście kończyłem kurs u Ryszarda Ulmana, jednego z założycieli w ogóle bioenergoterapii w Polsce. Na zachodzie są jakieś ruchy pod tytułem dotyk kwantowy. Ja, według mnie to są wszystko, ostatnio rozmawialiśmy o Zdenko Domanciciu, to są różnego rodzaju metody, różne, ale to wszystko jest bioenergia. Naturalna witamina C, Naturce, Avit firma. Być może. Drodzy Państwo, w Herbapolu również możecie kupić tę dziką różę, rokitnik, żurawinę, czarną porzeczkę. Tu też jeszcze chodzi o to, w jakiej to jest postaci. Ja dzisiaj nie chcę mówić na temat suplementacji, ale jest taka zasada. Odpowiednia postać, czyli czytaj, według mnie to zawsze taka święta trójca. Odpowiednia postać, czytaj postać komórkowa, czyli żyje. I tutaj miałbym wątpliwości. Jeżeli to jest susz, to nie do końca to żyje. Pytanie, jak było suszone, w jakich warunkach. Proporcje. Jeżeli to jest roślina, ok. I towarzystwo odpowiednie, w odpowiednich proporcjach. Te dwa warunki będą przy takim produkcie spełnione. Ale to ma żyć. Produkty, dlaczego mówię, wspominam czasami o Vision. To są jedyne produkty, które są hibernowane. Wszystkie inne są... 4 razy droższe, jeżeli mówimy o hibernacji. O co chodzi w hibernacji? Chodzi o to, że w procesie jest odwodniona roślina w temperaturze minus 196 stopni. Nie ma żadnych konserwantów. W przypadku niektórych produktów są to różnego rodzaju susze. I tak jak Państwo na przykład słuchaliście pani Marii na temat krzemu, sprzedaje się na przykład wiesiołek i mówi się, że tam jest krzem. To już po programie pani Marii powinniście pamiętać, że jeżeli ten wiesiołek był wysuszony, to tam krzemu nie ma, bo krzem, żeby był przyswajalny, musi być uwodniony. Jeżeli został wysuszony, to równie dobrze możecie się piasku najeść i też nie będziecie mieli taki sam efekt. Także dla porównania daję takie przełożenie, bo suplement suplementowi nie jest równy. To, co nazywa się czasami suplementem, my to kupujemy z różnych powodów. W sklepach jest mnóstwo tych rzeczy. Czasami człowiek już jest ogłupiały. Na świecie powstaje około 2000 firm rocznie zajmujących się suplementacją. I oczywiście każda wychodzi i gada, że ich produkt jest najlepszy. To ja zawsze mówię, proszę dać swoje produkty, wszystkie, a nie tylko jeden, do badania, do Polskiego Instytutu Farmacji, który poda przyswajalność, który poda pewne rzeczy. Także jeżeli chodzi o niektóre produkty, no ja te rzeczy śledzę, także energetyzująco działa wino. No nie tylko energetyzująco, również w winie mamy odpowiednie i flawonoidy. Zresztą są te dżemiki, nie pamiętam jak on, ten węgierski Nobel, rewelacyjne, tak? Są te różne soki, Acuna ma ten swój Alveo, Monavi, teraz Duo Life, powstała firma polskie Monavi. Drodzy Państwo, no jeżeli kogoś stać, wydawać 120 zł na niecałą, niespełna litrową butelkę, w której jest tyle witaminy C, co w 3-4 kapsułkach innego produktu, no to nie ma problemu, no. To jest kwestia tylko świadomości, ale lepiej pić tą... Wiele takich firm powstaje tylko po to, żeby zrobić biznes. Jeżeli ktoś robi przy okazji biznes, to niech robi biznes, to niech nie opowiada, że robi coś innego niż biznes.
Mi się nie, praktycznie rzecz biorąc nie zdarzyło od ponad 3 lat, żeby nie było 2 tygodni, żeby ktoś mnie do jakiegoś marketingu sieciowego nie namawiał. Uważam, że to jest trochę wypaczenie marketingu sieciowego, bo ja poprzez pewien marketing też stałem się fachowcem w tym, co robię. No, może to jest zasługa tej firmy, no bo, nie, drodzy Państwo, nie ukrywam, no to jest zasługa firmy Vision, że ja dzisiaj stałem się, mogę powiedzieć, fachowcem, może nie aż takim wielkim specjalistą, ale fachowcem w procesach zachodzących w organizmie człowieka poprzez właśnie MLM. Ale dla mnie to jest chore, bo idea MLM-u, ja jestem też ekonomistą, jest zupełnie inna. MLM to jest tak zwane polecenie. Ja nie muszę opowiadać komuś niestworzonych rzeczy. Ja mogę mu powiedzieć, słuchaj, byłem w kinie, fajny film widziałem. Cześć, wystarczy. I na tym się już powinno zarabiać. I ta idea została stworzona w pewnej firmie z moim przyjacielem. Mam nadzieję, że kiedyś tam Państwo do nich być może traficie, a jak nie traficie, też nic się nie stanie. Wszystko w swoim czasie, w swoim miejscu, także tak to wygląda. No dobra, widzę, że nie ma pytań. Ja się nagadałem. Dzisiaj nam wyszło, ile godzin śpię. Znaczy powiem tak. Normalnie tak koło 7 godzin. Czasami wystarcza mi 5, ale później organizm się upomina o swoje. Z tym jest też bardzo różnie. Na przykład jak jestem przemęczony, to potrafię spać i 9 godzin. Także, ale generalnie te 7 godzin to jest świat i ludzie, jeżeli chodzi o mnie. Po 6 często mi wystarcza, ale na przykład zauważyłem też, że im wcześniej się położę, tym krócej mogę spać. Jeżeli późno się kładę, to później jest gorzej. No, każdy ma też swój taki rytm biologiczny. Ja kiedyś Państwu pokazywałem wyniki badań, był wywiad z panią Olgą Stuglik, ona pokazywała wpływ snu na nasze samopoczucie i na nasze funkcjonowanie. To były badania na siatkarkach. I co się okazywało, że nawet suplementacja przy braku snu nie dawała efektu. Także ja wiem, że kiedyś na jakimś etapie ten sen będzie niepotrzebny nam, ale myślę, że na tym etapie, na którym dzisiaj jesteśmy cywilizacyjnie, to jeszcze nie. A poza tym sen to jest najpiękniejsza, najcudowniejsza podróż, jaka może być. Ja mam takie sny, że szkoda gadać, dlatego wolę, no nie potrafię zrezygnować ze snu i nie chcę. Rzeczywistość, czasami te pomysły do nas przychodzą właśnie w snach. I te najbardziej takie najciekawsze. Także warto też się skupić. Takim autorytetem, jeżeli chodzi o sny w Polsce, jest pan Adam Bytow. Ma ciekawe pozycje do czytania, uczy świadomego snu. Polecam Państwu, żeby właśnie pracować ze sobą właśnie poprzez sny. To jest nasze prawdziwe ja, te wewnętrzne, które gdzieś tam cichutko do nas mówi. No dobra, jak nie ma pytań, to na koniec Państwu pokażę tylko jeszcze taką rzecz i zaproszę, żebyśmy jutro spotkali się, bo jutro jest 30 grudzień, spotkali się na wspólnej medytacji nie tylko czytelników Nieznanego Świata, ale jeżeli są takie inicjatywy, to warto się w nie włączać. Jest to medytacja, która zaplanowana została na godzinę 22 do 22.30. Ja jestem daleki, żeby Państwa ograniczać. Jeżeli macie ochotę, medytujcie dłużej. Różne ciekawe obrazy się ludziom pojawiają przy okazji medytacji. Pozwolę sobie tylko na koniec przeczytać ten krótki tekst. Żyjemy w czasach, gdy potrzeba kierowania się swoim postępowaniu sercem, otwierania się na innych z życzliwością i empatią, tolerancji dla postaw odmiennych od naszej, czyniących jednak zadość uniwersalnym regułom etyki, a także zbiorowego współodczuwania, jest szczególnie ważna. Otwarte serca zaś to szacunek do wszystkiego, co żyje. To poszanowanie drugiego człowieka i innych narodów. To niesienie pomocy potrzebującym, zarówno ludziom, jak i naszym braciom mniejszym, a także przyrodzie. To odwaga, by powiedzieć nie silniejszym lub sprawującym władzę, którzy w imię własnych interesów krzywdzą życie pojedynczego człowieka, zwierząt, natury i ziemi.
to postrzeganie siebie jako elementu całości wszechświata. To wewnętrzny imperatyw, który sprzyja obaleniu myślowych schematów i szkodliwych przesądów, otwarciu na nowe. Otwarte serca to dalej dawanie wyrazu przekonaniu, że wszystko co dobre jest jeszcze przed nami i trzeba jedynie uwierzyć w siebie oraz innych. To znalezienie czasu na przeczytanie interesującego artykułu oraz książki, obejrzenie filmu, który przyniesie nam radość, wiarę w jutro, czegoś nauczy lub po prostu da odprężenie i radość. To uśmiech na twarzy i ciepło bijące z naszego serca, w którym będą mogli ogrzewać się otaczający nas ludzie, a w ślad za nimi cały świat. To zdolność czynienia z pogodą ducha wszystkich codziennych powinności, jakie na nas spoczywają, takich jak pozornie banalne gotowanie, sprzątanie, przewinięcie dziecka, dzięki czemu rzeczywistość, w której istniejemy, czynimy piękniejszą. To radość z dobrze wykonywanej pracy, bo w ten sposób ktoś skorzysta z jej efektów. To chęć i gotowość medytowania dla dobra wszystkich. To uaktywnienie czakry serca, która troszczy się o miłość i jedność, co wierze wodnika, w jaką wkracza ziemia, ma szczególne znaczenie. Ten tekst możecie Państwo sobie również znaleźć na stronie internetowej www.nieznanyświat.pl, do czego zachęcam, żeby, że tak powiem, odpowiednio się nastroić przed medytacją. A dziś już, no dziękuję serdecznie, dziękuję za te pytania. Mam nadzieję, że coś one dla Państwu te odpowiedzi dały, a przynajmniej ukierunkowały, tak jak Ryga, na odpowiedni kierunek poszukiwań. I życzę Państwu, żebyście no, w tym nowym roku znaleźli w Waszych wnętrzach odpowiedzi na pytania, które w Was się pojawiają. I żebyście mieli siłę i odwagę wdrażania tych odpowiedzi w życie. Dziękuję serdecznie i zapraszam już za rok, czyli za tydzień w niedzielę. Do usłyszenia i do zobaczenia.